Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z posłem Romanem Fricem. Witaj Romanie, szczęść Boże. Szczęść Boże Rafale, szczęść Boże Państwu. Rozmawiam po raz pierwszy z Tobą od momentu, kiedy zostałeś ujawniony jako agent Putina. Widziałem nawet w internecie, że zdaje się Grzegorz Braun zadzwonił do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zgłosił ten problem. Rozumiem, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się tobą w tej chwili. Mam taką nadzieję, bo proszę państwa, ochrona kontrwywiadowcza posłów to jest wymóg ABW jako instytucji, więc sądzę, że przejmą się panowie tam sprawą i kwestię wyjaśnią, czy poseł Roman Fritz rzeczywiście jest szpiegiem z Krainy Deszczowców, czy też może zarzuty, które tam jedynie słuszna gazeta spreparowała, są jakoś tam akuratne, ale to jest nieprawdopodobna historia, że Gazeta Wyborcza poświęciła mojej skromnej osobie duży tekst, chyba połowa pierwszej strony. Pierwsza strona wydania papierowego. Przecierałem oczy ze zdumienia. No a okazuje się, że zawartości tam specjalnie nic nie ma. To jest taki wystrzelony, bardzo mokry kapiszon, ale z kolubryny. I to skłania mnie ku takiej bardzo pozytywnej tezie, właściwie dwóch wniosków. Pierwszy jest taki, że to całe środowisko, no, takie czarcie powiedzmy, z czarcim smrodem, nic na nasze środowisko nie ma i muszą się posiłkować insynuacjami, tylko i wyłącznie. Tam nie ma żadnych argumentów, kompletnie nic, pusto. Natomiast insynuacji jest dużo, takich konotacji związanych z moim uczestnictwem w konferencji międzynarodowej w Pradze. I drugi wniosek. Konfederacja Korony Polskiej widocznie dla środowiska tego właśnie czarciego stanowi poważny problem. My jesteśmy jakimś tam dla nich zagrożeniem i ten system, no taki powiedzmy satanistyczny, się musi tutaj nas bardzo obawiać. To bardzo tutaj mi schlebia. Osobiście się nie spodziewałem, że coś takiego może się w ogóle wydarzyć. Teraz tak kombinuję, jaki był temat tej konferencji praskiej. No tym tematem było, proszę państwa, rozszerzenie Unii Europejskiej. O kraje bardzo różne, bo to Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Serbia, tam chyba jeszcze jakieś inne, chyba Bośnia i Hercegowina, z tego co pamiętam. I było mówców chyba z 6 z różnych krajów. Ale to była prawica europejska, tak? Tak, to były partie prawicowe, reprezentanci AfD z Niemiec, Michozang z Węgier, Republika ze Słowacji, no i kilka... Francuzi byli? Nie, było kilka partii czeskich. Tricolor, czy bo taka jest też nazwa, i SPD, czyli Wolność i Bezpośrednia Demokracja. No, skrót nie najlepszy. No, tak im wyszło. To jest partia Tomio Okamury, tego Japończyka z pochodzenia, posła do czeskiego Sejmu. Fajna była ta atmosfera, bo akurat w tym samym dniu tej konferencji był ten protest rolników w Pradze. To żeśmy mówili nawet przy poprzedniej okazji. Tak, ale to, czyli ta akcja Gazety Wyborczej była spowodowana tą konferencją praską. Dokładnie. I widocznie nie można mówić o rozszerzaniu Unii Europejskiej w sposób nieprawidłowy. I to był pewnie ten powód tego ataku na mnie. No, zachodzę w głowę, jak można z czegoś takiego robić jakąś tam sensację. Ja przypomnę państwu, że ja poszedłem do Sejmu właśnie jako ten reprezentant wyborców, który ma za zadanie wręcz kontaktować się w sprawach zagranicznych, pielęgnować kontakty z różnymi partiami w Europie, co sumiennie wykonuję i zapewniam redaktorów Gazety Wyborczej, że nie ustanę w tym. No też sprzyja mi właśnie znajomość wielu języków obcych i to nawet, przyznam, Gazeta Wyborcza przyznała też, że Roman Fritz wygłosił to przemówienie w języku czeskim. Tak, to jest taka zabawna puenta, także brawo Gazeta Wyborcza, brawo Agora i te wszystkie media, które państwo reprezentujecie. No zbiegło się to chyba też w czasie z oświadczeniem, zdaje się, pani Ursuli von der Leyen, że największymi wrogami
Zjednoczonej Europy wymieniła trzy partie i z trzech państw, to znaczy Alternatywę dla Niemiec, wymieniła Zjednoczenie Narodowe, to jest dawny Front Narodowy we Francji, a także Konfederację. Być może uzna... Jeszcze czwarta partia z Bułgarii, Wozrożdzenia. Plus Bułgarzy. I Bułgarzy też na czarnej liście się znaleźli. To prawdopodobnie chodzi o te partie, które mają duże, kilkunasto albo ponad 20% poparcie, bo wiadomo, że tych partii takich prawicowych jest jeszcze więcej. Zresztą sam mówiłeś, że w Pradze też takie były, ale czy rzeczywiście uważasz, że Konfederacja znalazła się w dobrym towarzystwie? AfD, ja. Zjednoczenie Narodowe i Bułgarzy. Proszę Państwa, to jest jaki to jest kontekst, bo od tego trzeba zacząć. Kontekstem są oczywiście eurowybory za dwa miesiące, niespełna już. Eurowybory, w których te partie prawicowe z reguły osiągają lepsze wyniki niż w wyborach parlamentarnych czy lokalnych, więc system się tego bardzo obawia. AfD ma naprawdę wielkie poparcie już w Niemczech. Tam jest niecałe 20%, a jak sądzę, w eurowyborach właśnie 20% może być przekroczone. Tak, nawet przekroczone. Podobnie w innych krajach, jak właśnie Francja. No i system się przed tym broni. Jak się broni? Zachęcam Państwa do lektury artykułu, który się ukazał 27 marca na stronach pch24.pl odnośnie Fundacji Rockefellera. Tam jest taka ładna ilustracja na początku tego artykułu, taki gmach, wygląda jak wieża Babel, ale to jest właśnie Europejski Parlament podobno. No i tam jest opisany algorytm, swojego rodzaju know-how, technologia, jak dotrzeć do tej sytuacji, żeby tych partii prawicowych w Parlamencie Europejskim nie było. Jak to zwalczać, jakie kwestie nagłaśniać w konkretnych krajach członkowskich. No i na przykład w przypadku Polski jest napisane expressis verbis, że należy bardzo podkreślać kwestię aborcji, bo to jest temat, który Polaków dzieli i tutaj prawica z reguły wychodzi na tym blado. I takie od kraju do kraju taki przegląd, jak te... Które tematy, jakie działania, jak deprecjonować poszczególnych polityków w danych krajach, to wszystko tam jest. Więc ja myślę, że redakcja... Czyli Fundacja Rockefellera pracuje. No i to znakomite wyniki może uzyskać, więc gratuluję tutaj polotu. Albo potwierdź, albo zdementuj. Jest taka informacja, że podobno będziesz startował w eurowyborach i być może trafisz właśnie do tej wieży Babel, czyli Parlamentu Europejskiego, o którym przed chwilą mówiłeś. Czy to prawda, czy nieprawda, że będziesz startował za niecałe dwa miesiące w wyborach? Namawiali, aż namówili i rzeczywiście wyraziłem zgodę na start do wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z mojego okręgu, czyli województwa śląskiego, pozycja numer 2. Cały okręg, czyli województwo jest... A kto będzie jedynką? Kolega Marcin Sypniewski z Nowej Nadziei. Pozycja numer 3 to jest Ruch Narodowy. Prawdopodobnie Jakub Kalus. Na ostatnim miejscu Dobromir Sośnierz, także jestem dobrze lukowany. Ale jesteś obstawiony. Jestem fajnie obstawiony, ja się cieszę, bo ja lubię wyzwania. Czyli co, 4 mandaty bierze Konfederacja na Śląsku? 4 mandaty to poprzednio Kongres Nowej Prawicy wziął całej Polsce z podobnym poparciem, bo wtedy było 7,11% bodajże. Wtedy awansowali do Europarlamentu Janusz Korwin-Mikke, świętej pamięci Michał Marusik, był Jarosław Iwaszkiewicz i jeszcze jedna osoba, chyba pan Stanisław Żółtek. Żółtek. Potem Janusz Korwin-Mikke zrezygnował z mandatu, i zastąpił w jego miejsce skończył Dobromir Sośnierz. Także pewne doświadczenia już jako środowisko Konfederacji mamy. I ja liczę, że 4 czy 5 mandatów to jest minimum, że możemy powalczyć o troszkę więcej. Ale nie na Śląsku 4. Nie, w całym... Kto wie, może a się ile, na Śląsku ile jest mandatów do wzięcia? 10 z tego, co 10? Wiem. Tam jest dosyć dużo, tak. Tam jest całkiem sporo. No ale całe województwo, więc od Częstochowy aż po Istebną, od Wodzisławia Śląskiego po Dąbrowę Górniczą. Duży potencjał przede wszystkim ludnościowy, bo to jest 4 miliony
mieszkańców. To nawet więcej chyba mandatów niż w Warszawie, albo chyba, podobnie. Chyba więcej, albo podobnie. No, musiałbym zerknąć, bo nie mam tego wszystkiego. Łącznie ile jest eurodeputowanych? 69? Nie, z Polski? No. Nie, 58 chyba. A 58? Chyba tak. No więc jest jakiś tam torcik do podziału. Ja ufam, że Konfederacja zdecydowanie poprawi swój rezultat z tych wyborów samorządowych, bo do sejmików mieliśmy praktycznie skopiowany wynik jak do parlamentu w październiku ubiegłego roku, czyli 7 z małym ułamkiem na 7,3% z tego co pamiętam. Sejmiki wojewódzkie nam dały w samorządach, więc teraz no, chciałbym bardzo ten wynik poprawić. Ja powiedziałem no, kolegom, że no, korzystając z tego, że jakimś tam ogromnym przyjęciem pozytywnym stało się to moje słynne już przemówienie po Śląsku w Sejmie. No i możesz wprowadzić język śląski jako kolejny język Unii Europejskiej. No właśnie tego nie chcę i startuję pod takim hasłem albo chcecie Kohuta, albo Fritza. I ten Kohut, a Kohut startuje? Na pewno, tak, no, przecież on jest europosłem. On jest europosłem i to Kohut jest z tego samego okręgu co ja. On jest z Rybnika też, także mam fajnego sparring partnera, mogę mu tam parę rzeczy nawrzucać, kolokwialnie powiedziawszy. Uważam, że to jest dobra pozycja dla mnie, bo mieć takiego przeciwnika, proszę Państwa, to jest pewnego rodzaju komfort, tak? To jest taki bardzo ciekawy przypadek, ten pan Kohut, więc ja się akurat tutaj cieszę. No będę podkreślał oczywiście polskość śląska i pan Kohut będzie zgrzytał zębami. W zasadzie jak ty tą gotkę śląską zastosowałeś, to Kohut powinien cię poprzeć. Bo mógł cię uznać za, że jesteś jakimś potencjalnie nie. mówiącym w tym języku, czy w tej gwarze śląskiej, takim potencjalnym zwolennikiem jakiejś autonomii śląskiej. Tak, ale dla niego to ja jestem zdrajcą, bo jestem zdrajcą sprawy śląskiej, bo z jednej strony mam rodzinne tradycje, predyspozycje, kultywuje to wszystko, tą piękną, regionalną, śląską tożsamość, a z drugiej neguje w ogóle fakt istnienia języka śląskiego, narodu śląskiego. I to jest rzecz, która tych wszystkich ślązakowców, czy jak ich tam nazwać, bardzo boli, ale mam pozytywną informację dla Państwa. Ich rola zdecydowanie maleje i to widać właśnie po wynikach wyborów. Oni zawsze startują w jakichś tam grupowaniach lokalnych, szyldach. Spadli z poparcia chyba o 200 tysięcy głosów, z tego co pamiętam. Nie zdobyli żadnego mandatu w sejmiku wojewódzkim, a szykowali się jakąś niby lepszą ekipą. Nic im to nie dało, co wróżyłem i z tego się bardzo cieszę. Więc mam nadzieję, że ich rola nadal będzie malała. A jeżeli się okaże, że w wyborach do Europarlamentu pan Kohut się nie dostanie, czego szczerze panu Kohutowi życzę, no to tym bardziej ich rola spadnie, dlatego że oni mają finansowanie poprzez biuro europarlamentarne. Tak? To są duże, duże pieniądze, które można wydawać na, nie wiem, podnoszenie świadomości, na propagandę i tak dalej, więc z tego pan Kohut korzysta póki co, bo jeszcze jest europosłem, ale jak się nie dostanie, to już źródełko wyschnie. Zapuka do ciebie. Powiem tak, Romanie, ja cię przepraszam, tak cię trochę krytykowałem, ale wiesz co, no, pieniądze nie śmierdzą, więc chętnie tu się podłączę do kranika. Tak, mam taki problem i pomóż mi to rozwiązać. Okej. Nie doczekanie. Może porozmawiajmy też o wyborach samorządowych. Zwłaszcza chodzi mi o właśnie wyniki do sejmików całej Konfederacji, Wolność i Niepodległość. Oczywiście w większości to chyba była koalicja z bezpartyjnymi samorządowcami, a także o wyniki przedstawicieli Korony, bo one też są ciekawe, czy w poszczególnych, czy do jakichś rad, czy na prezydenta i tak dalej. O czym warto powiedzieć? To jest bardzo szeroki temat, dlatego że w tych wyborach samorządowych. One jeszcze trwają. Nie zakończyły się, bo tak. Będzie druga tura w to kilkudziesięciu prawda. Miejscach. O, chyba po kilkuset, bo tam jest dogrywek, no nie pamiętam, ze 200 ale masa. No, Konfederacja na poziomie sejmików wojewódzkich wraz właśnie z bezpartyjnymi samorządowcami uzyskała 7,3%. To jest no, średni wynik. Ani dobry, ani zły. Tak? Natomiast tak to oceniam.
Pozytywne w tym jest to, że wyprzedziliśmy lewicę w stosunku do wyborów do parlamentu. Lewica uzyskała tam 6% z malutkim ułamkiem. No, bardzo dobry trend. Ja myślę, że jak w następnych wyborach dostaną 0, to będzie to ta właściwa pozycja, na której lewica powinna się znaleźć. Czekamy, kiedy będą na minusie. Tak. Natomiast chciałbym podkreślić to, że cały czas w Polsce dominują te największe partie, czyli ten duopol PiS-PO. Ponad 30% jedni i drudzy i wygląda na to, że Polacy takich żadnych specjalnych, spektakularnych zmian nie chcą. Czyli Polacy nie rozróżniają wyborów samorządowych od wyborów parlamentarnych. Ja myślę, że boją się bardzo zmiany, po prostu. A ci młodsi z kolei nie poszli, z tego co analizę widziałem, do wyborów specjalnie. Co jest ciekawe w kontekście właśnie drugiej tury. Bo wszyscy tam kandydaci, pretendenci, aspirujący apelują do tych, co przegrali, co byli na trzecim, czwartym czy piątym miejscu w wyborach na prezydentów, burmistrzów czy wójtów, apelują o przekazanie głosów. Jak gdyby, tak? Głosujcie na mnie. Tak, że ty tam Iksiński, ty dostałeś tam te 7 czy 10%, ale dobrze byłoby, jakbyś przerzucił na mnie, to wtedy dostaniesz jakieś tam dla twojego radnego, to damy ci tam, nie wiem, wiceprzewodniczącego rady w mieście. Tak? Takie deale tam po prostu są teraz odstawiane. No, ja bym tak nie robił, znaczy przy okazji tak, ale przede wszystkim apelowałbym do tej większości często, która w ogóle nie poszła do wyborów w pierwszej turze, dlatego że one są bardzo skomplikowane. Tam tych kartek jest 3. Jest masa nazwisk z góry na dół. Nie wiadomo, kogo wybrać. Tam nikt się nie nadaje, tak, żeby wybrać. Po trzecie, była fajna pogoda. Rowerek, grill, cokolwiek innego. A teraz sytuacja będzie bardzo prosta. Albo. I taki wóz albo przewóz. Tak, i taki Kowalski. Jeżeli chce zmiany, no to wybierze tego, który do tej pory nie był prezydentem miasta. A jak chce status quo, to zagłosuje na tego, który do tej pory rządził. Więc zwracam uwagę pretendentom. Weźcie pod uwagę przede wszystkim tych, którzy nie poszli do wyboru. Ja jeszcze wrócę do twojego pytania odnośnie wyników kandydatów Korony. No tam żadnej rewelacji specjalnie nie było. Owszem, w niektórych miastach zaznaczyliśmy bardzo swoją obecność. Na przykład Karolina Pikuła w Rzeszowie uzyskała bardzo dobry wynik. Przecież duże miasto. Ponad 7%. Blisko 8. Czyli prawie Grzegorz Braun w wyborach na prezydenta Rzeszowa miał 9. Tak, bardzo zbliżony rezultat. Karolina goni Grzegorza. Tak, ponieważ jest dziewczyna dużo młodsza, więc myślę, że go przegoni. Bardziej perspektywiczna. Zdecydowanie, więc życzę Karolinie, żebyś nie ustawała i zresztą to deklarowałaś zaraz po wyborach. Widać było ten entuzjazm i te zadowolenie. No, Rafał Foryś. Rafał Foryś 4% w Radomiu, ale tam miał bardzo dużą konkurencję, tam miał chyba z 7 kandydatów. No i ale cały czas Rafał jest w grze i też będzie startował do Europarlamentu, z tego co wiem. Dalsza kwestia, na przykład u mnie w okręgu, w Wodzisławiu Śląskim, mój dyrektor biura, Alan Szatyło, młody chłopak, 27 lat, startował zarówno do Rady Miasta Wodzisławia, jak i na prezydenta Wodzisławia i uzyskał trzeci wynik, dostał 16%, więc znakomicie poszło Alanowi. Gratuluję ci serdecznie. Czyli prezydentem nie został, ale w Radzie będzie miał mocną pozycję. Dostali jako komitet wyborczy Wodzisław 2.0, dostali 2 mandaty w Radzie i są takim języczkiem uwagi w tej chwili, więc to jest bardzo dobra pozycja. No tam też jeszcze będzie druga tura, jeden kandydat. Ale do Rady już nie. Nie, na prezydenta Wodzisława. Rozumiem, że zajął trzecie miejsce, więc nie bierze udziału. On nie bierze, ale bierze udział w taki sposób, że właśnie on jest, o niego są za te zabiegi, tak, że kandydaci, pretendenci się zwracają do kolegi Alana, że dobrze byłoby, żebyś mnie poparł w drugiej. Czyli warto zapamiętać Alana z Wodzisława Śląskiego. Alan Szatyło, tak, świetnie rozgrywa sytuację i duże brawa. Pomimo młodego wieku już jest bardzo doświadczonym politykiem, bo to już są jego jak gdyby trzecia przymiarka do Rady Wodzisławia Śląskiego. Teraz udany awans, jest radnym. Bardzo mi pomaga, jest moją, powiedzmy, moją prawą ręką. Myślę, że będzie z niego pociecha. W innych miejscowościach różnie nam poszło. Gdzieś tam są radni, gdzieś nie ma. Nie liczyłem w sumie, ile tych radnych w skali kraju mamy jako Korona. Dobrze byłoby taką analizę uzyskać. Tak, zdecydowanie. Czyli wybory, które
trwają. Samorządowe, żeśmy omówili, eurowybory, potwierdziłeś te. Kolejna sprawa związana i ze sprawami krajowymi, i z międzynarodowymi w pewnym sensie. Śmierć polskiego wolontariusza, który pracował w amerykańskiej fundacji na terenie Gazy, niósł tam pomoc ludności palestyńskiej. No i poprzez te naciski właśnie w pewnym sensie Amerykanów, tych, którzy go zatrudniali w tej fundacji, o dziwo, bo Izrael zawsze ignorował tą krytykę. Po prostu zabijali cywilów i nie było sprawy. Teraz podobno nawet jakieś nagany, jakieś przesunięcia w IDF, czyli w izraelskich siłach obronnych. Jak to oceniasz? Bo śmierć jest śmiercią, ale tutaj zastanawiamy się nad konsekwencjami politycznymi tej śmierci. Chciałbym, żebyście państwo wiedzieli, jak w ogóle do tej tragedii doszło, bo to była śmierć na raty. To była śmierć na raty. Wyobrażacie sobie państwo, jedzie konwój z pomocą humanitarną, oznakowany, zgłoszony, zatwierdzony. Kilka samochodów, tak, czy dłuższy, już nie pamiętam, ile tam było tych pojazdów. Został ostrzelany jeden z pojazdów, gdzie już część osób niestety zginęła, ale byli ranni. Ci z pozostałych wyskoczyli. Jak gdyby przetransportowali przynajmniej rannych do swoich innych wozów, pojechali dalej. I kolejny atak i za 800 czy 1000 metrów kolejny atak na drugi samochód. To było z dronów? Chyba tak. Mhm. Sytuacja się powtórzyła jeszcze trzeci raz. Czyli praktycznie nie ma przypadku. Nie, no to, nie było, mogło to, była, to była akcja zaplanowana z premedytacją. Straszliwe. Zabójstwo z premedytacją. No, morderstwo naprawdę straszliwe, dlatego że to są ludzie przecież, którzy nie mieli żadnych intencji komukolwiek zaszkodzenia, tylko lecieli tam do Palestyny z chęcią pomocy humanitarnej. I teraz jaki jest kontekst i co uzyskano przez to? Uzyskano przez to taki efekt, że teraz no nie sądzę, żeby znalazł się jakikolwiek wolontariusz czy organizacja humanitarna, która poleci do Palestyny, żeby pomóc ludziom w taki sposób w strefie Gazy. Więc ci ludzie w strefie Gazy tej pomocy humanitarnej już prawdopodobnie nie uzyskają. I to jest cel władz rządu Netanyahu. Oczywiście będzie potępiany, on już do tego jest przyzwyczajony, on nawet może być potępiany przez mainstream, ale tutaj w bieżących sytuacjach w polityce to nic absolutnie nie zmieni. On dalej będzie premierem Izraela, dalej będą utrzymywane relacje międzynarodowe, ambasady, nie ambasady z różnymi krajami, więc to tutaj nie będzie żadnych zmian, natomiast ta zmiana odstraszania poprzez sposób, w jaki ten atak został przeprowadzony, jest na pewno uzyskana. No, fatalna rzecz, skandal, straszliwa zbrodnia. Nie ma takich głosów stanowczych, bo się cały czas nowoczesny, postępowy świat boi jedynie słusznej nacji, tak można powiedzieć. No i kolejna sprawa. Równie krwawa, ale ciągnąca się od wielu lat, sprawa aborcji. Tak. Aborcja powróciła do polskiego Sejmu w postaci kilku projektów poselskich. Jakie są perspektywy, które z tych projektów mogą być przyjęte, które mogą być odrzucone i jaka jest sytuacja, przynajmniej jak się spekuluje, z podpisem prezydenta, bo niektórzy twierdzą, że nawet jeżeli by któryś z tych projektów przeszedł, to i tak będzie trzeba czekać do wyborów prezydenckich, żeby kolejny prezydent, który być może będzie miał bardziej liberalne podejście do aborcji, od i tak dosyć liberalnego, ale jednak wywodzącego się z PiS-u, prezydenta Dudy. Oczywiście. Tutaj jest przemyślana gra marszałka Hołowni i tej całej rewolucyjnej większości w Sejmie. Zgłosili cztery różne projekty poselskie, natomiast powołano nadzwyczajną komisję w Sejmie do tego, aby procedowała te wszystkie projekty razem, jak gdyby wspólnie.
chyba 27 osób ma mieć ta komisja. I co, w końcu będzie to wspólne? Będzie. W jaki sposób ta komisja będzie pracować, tego nie wiem, bo ona jeszcze się chyba nie zebrała. Czyli cztery projekty, a jedna komisja. Jedna komisja, komisja nadzwyczajna czy specjalna, nie wiem, jak tam się to fachowo nazywa. I przewiduje następujący scenariusz. Ona będzie pozorowała pracę właśnie przez mniej więcej rok czasu, aby dotrwać do wyborów prezydenckich i wtedy pokaże w Sejmie już taki projekt, który nowy prezydent będzie mógł podpisać, tak? Z taką właśnie ufnością, że ten Duda pójdzie w odstawkę, bo on na pewno pójdzie. Natomiast pytanie, kto będzie prezydentem po nim. Jeżeli będzie to jakiś Trzaskowski, no to nie miejcie państwo złudzeń. Ale jeżeli będzie Grzegorz Braun? A jeżeli Grzegorz Braun, to on tego nie podpisze. To komisja będzie miała problem. To on tego na pewno nie podpisze. To państwu gwarantuje. Więc tak, to jest dobry scenariusz. No, natomiast ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę, Rafale, jeżeli pozwolisz, na te debaty, które się tam toczyły w Sejmie, na ten sabat czarownic, no coś nieprawdopodobnego. Ile niewiast, właśnie tak się odezwałem, ile niewiast afirmuje dzieciobójstwo. To jest coś niewiarygodnego. Jedna z tych czcigodnych pań nawet się pochwaliła, że sama popełniła aborcję. Sączyło się z tych wielogodzinnych przemówień właśnie coś takiego, że pod pozorem praw kobiet trzeba zadbać o to, żeby ta aborcja była praktycznie na życzenie, że to jest niezbędne. O tych kobietach, które dokonują tych aborcji, o tych pigułkach wczesnoporonnych, o tych wszystkich krwawych rzeczach. I w ogóle te czcigodne niewiasty nie zająknęły się o czymś takim, o kimś takim, jak dziecko. To jest coś niewiarygodnego. Ja się zwróciłem podczas mojej przemowy do tych pań per czcigodne niewiasty i to był jedyny moment, kiedy one podniosły krzyk z protestem, że to tak do nich się nie można zwracać, że jak już to posłanki, czy co jakoś tam w tej swojej... Poślice! Nowomowie. No oczywiście ja powtórzyłem czcigodne niewiasty. Przeszkadzano mi znowuż w czasie przemowy z galerii, tam takie aborcyjne instytucje typu aborcyjny Dream Team, który się chwali, że doprowadził do aborcji 125 tysięcy dzieci. Strajk kobiet, taka organizacja, no taka no, przykra. No i co jest ciekawe, te wszystkie damy, bo to są damy najczęściej, tak, organizacje, nawołują, proszę państwa, do popełniania przestępstw, bo aborcja jest przestępstwem, do wspomagania tego przestępstwa i wszystko się dzieje w polskim Sejmie, gdzie jest stanowione prawo i nie ma egzekwowania tego prawa. Tam jest przestępstwo za przestępstwem. Jeżeli ktoś afirmuje aborcję, to już w zasadzie popełnia przestępstwo, bo namawia do przestępstwa. Trwało to godzinami, gdzie była policja. Straż Marszałkowska zareagowała chyba tylko raz, ale to nie w sytuacji, kiedy przeszkadzano posłowi podczas przemowy z mównicy, tylko na galerii nagle się pojawiły osoby, które nie były prawidłowe tam, tak? Czyli które nie były zwolennikami aborcji, tylko wręcz przeciwnie, z fundacji Życie i Rodzina na przykład. Widziałem tam chyba ze dwie osoby i te zostały wyproszone. Więc takich osób na galerii być nie może, zdaniem władz polskiego Sejmu. Pani, która prowadziła obrady, czyli pani marszałek Monika Wielichowska, wielokrotnie zajmowała takie właśnie stanowisko sprzyjające tym całym czarcim procederom. Stwierdziła na przykład, że ja jestem winny, że sprowokowałem w mojej przemowie reakcję z galerii, zamiast usunąć, nakazać Straży Marszałkowskiej usunięcie tych aktywistek, czy jak to tam nazwać. Aktywiszcze. Tak. Także sprawa bardzo przykra. Natomiast chciałbym podkreślić kapitalną przemowę naszej koleżanki z ław poselskich, pani Kariny Bosak. Niektórzy mówią, że to jest pierwsze wystąpienie na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Tak, naprawdę. Ja byłem kiedyś na komisji, którą prowadziła Karina Bosak, no to wiem, że się tam wypowiadała. Natomiast nie przypominam sobie, być może jest to prawda, że to było pierwsze takie na plenarnym posiedzeniu wystąpienie. Być może, no ale przygotowane. I merytoryczne, ale też nie pozbawione emocji. Kapitalne. Naprawdę, Karino, jestem
pod wrażeniem, zresztą wszyscy wstaliśmy od razu jak na sprężynie po zakończeniu twojej przemowy i owacja na stojąco. I włączyli się w to również, co ciekawe, posłowie z PiS-u. Widziałem, że na nich też ogromne wrażenie to sprawiło. Zresztą na tych czcigodnych niewiastach z lewej strony również, bo oglądałem sobie ich twarze, tak? Oczy spuszczone w dół wręcz. Nie wiedziały, gdzie się podziać wtedy, kiedy Karina przemawiała. Także brawo, 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 brawo. Czyżby w PiS-ie takie sympatie do Konfederacji się rodziły? Bo podobno o drugiej w nocy przedwczoraj interweniowała Straż Marszałkowska w hotelu sejmowym, ponieważ dwóch, co najmniej dwóch znanych z nazwiska posłów PiS-u śpiewały piosenki ku czci Grzegorza Brauna i jego akcji gaśnicowej. No ja się wcale nie dziwię. I czy będą to nowi członkowie klubu? No zapraszamy na pokład. Tak? Widocznie głęboko w emocjonalnych stanach są te rzeczy schowane, co po niektórych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Na co dzień tego nie okazują w takiej formie, ale jeżeli pewien stan umożliwia ukazanie na zewnątrz swoich emocji, typu druga w nocy, prawda, jakieś może środki konsumpcyjne, no to wtedy jak najbardziej. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo to jest fajna piosenka o dobrej treści. Grzegorz Braun widocznie jest jakimś tam punktem odniesienia dla wielu. No ja nie pamiętam, bo ja nie mieszkam w hotelu poselskim, więc trudno mi się odnieść do tego, czy to przeszkadzało komuś, czy nie, ale po komentarzach widziałem, że raczej pozytywny odbiór, tak. Szanowni posłowie PiS-u, dzięki jeszcze raz. Prosimy o jeszcze. Tak, a wracając do tego zasadniczego jeszcze pytania, bo to impreza imprezą, ale na sali plenarnej, czy podczas prac komisji, rzeczywiście współpracujemy z PiS-em bardziej niż na początku kadencji, a to chyba z tego względu głównie, że PiS się w końcu zorientował, że już nie ma tej większości i nabrał więcej i więcej. Pokory. Tak jest. Myślę, że najważniejsze sprawy, żeśmy omówili, chyba że chcesz coś jeszcze dorzucić, jakieś przesłanie do widzów Centrum Edukacyjnego Polska. Szanowni Państwo, macie wyjątkową okazję wspomóc kandydatów Konfederacji Korony Polskiej na listach Konfederacji Wolność i Niepodległość w wyborach do Europarlamentu 9 czerwca. Ja, Okręg Śląski, Województwo Śląskie, pozycja numer 2. Zapraszam. Jacy jeszcze kandydaci z Korony? Możesz uchylić rąbka tajemnicy? No, Marta Czech we Wrocławiu. Tak, też z dwójki. Także zachęcam. Rafał Foryś prawdopodobnie też. To jest okręg dookoła warszawski taki. Karolina już nie? Nie wiem, bo tutaj listy jeszcze są otwarte, więc to jest wszystko świeże i dzielimy sobie skórę na jeszcze żywym niedźwiadku. Wszystko się dzieje. Tak jest. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roman Fritz, który jest przedstawicielem Korony w ramach Konfederacji i który jest przedstawicielem polskiego ludu śląskiego, a nie jakiegoś narodu śląskiego, który nigdy nie istniał. Są próby sztucznego stworzenia tegoż narodu, podobnie jak języka, bo język jest język śląski, jeżeli Gwara Śląska jest najbliższa językowi staropolskiemu. Zdecydowanie. I nie jest to oddzielny język, tylko język, z którego, w którym się przechowały pewne frazy, pewne słowa, pewne pojęcia z czasów jeszcze Reja i Kochanowskiego. I nawet wcześniejszy, bo przypomnę, czcigodny ród Odrowążów to jest ród śląski. Święty Jacek, błogosławiony Czesław, błogosławiona Bronisława, Iwo Odrowąż, to ten właśnie śląski piękny ród. Czyli Dominikanie i Dominikanki? Też. I to hasło, Lux ex Silesia, światło ze Śląska. No proszę. Lux ex Silesia. No. Świetnie. To dam taki tytuł może. Lux ex Silesia jako tytuł naszej rozmowy. Brawo, będę bardzo wdzięczny. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim Państwa gościem był Roman Fritz. Dziękuję bardzo, Romanie. Dziękuję, z Panem Bogiem. Życzę Romanie powodzenia za już niecałe 2 miesiące w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
wtedy będziemy się rzadziej spotykać tutaj w studio, ale może wtedy będziemy bardziej rozmawiać przez internet. Spróbujemy. Spróbujemy. Państwa zachęcam do oglądania naszych programów zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitshu, na CDA, na VK. Bardzo proszę o wsparcie finansowe, które jest niezbędne, żebyśmy mogli kontynuować naszą działalność. Darowizny na cele statutowe, na edukację, na media, na wydawnictwa można wpłacać na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. Proszę też o zaglądanie do naszej księgarni wysyłkowej, a w niej książki. Tutaj pierwsza i ostatnia książka w serii Jedynie prawda jest ciekawa. To jest pokłosie naszych konferencji historycznych, które od 2018 roku razem z Grzegorzem Braunem organizujemy jako Centrum Edukacyjne Polska, wcześniej też Centrum Edukacyjne Powiśle. Pierwsze dwie książki, tu jest tylko jedna z nich, dotyczyły Piłsudskiego i sanacji. Ostatnie dwie dotyczyły obozu narodowego. Tu jest książka dotycząca Jędrzeja Giertycha. Były też książki o polskich Kresach Wschodnich, które jak widać na mapie obejmowały obszar całej obecnej Ukrainy, Białorusi, Litwy i części państw bałtyckich. Są trzy książki dotyczące kulis II wojny światowej. To są te książki z mapą Gomberga na okładce. Wreszcie książki w drugiej naszej serii, Gorące tematy, też je bardzo polecam. Na razie cztery książki, niebawem kolejne w tej serii Gorące tematy. Są dwie książki francuskiego tradycjonalisty Arnaud de Lassy. Jedna dotyczy masonerii, masoneria czyżby papierowy tygis, druga dotyczy New Age. Są książki historyczne, francuski autor Pierre de Villemarais, Źródła finansowe komunizmu, nazizmu w cieniu Wall Street, a także niemieckiego autora Henneke Kardela, Hitler założycielem Izraela. Z książek innych autorów polecam książki Andrei Lisli Kokburnowie, Niebezpieczny związek, Tajna współpraca USA-Izrael, książki pana Krzysztofa Balińskiego, byłego ambasadora Polski, między innymi w Syrii, Polska czy Ukropolin, czyli Polska Palestyną Europy, to jest coś, co rzeczywiście nam grozi, a także książki pana Henryka Pająka. Tu w kontekście właśnie europejskim bardzo polecam książkę Z łagru do eurołagru. Wychodząc z sowieckiego komunistycznego łagru, trafiliśmy do eurołagru, który w wielu miejscach bardzo przypomina ten radziecki pierwowzór. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.